Orlen w 2021 roku odnotował ponad 130 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży oraz 10 miliardów 200 milionów złotych zysku netto. Spółka wydała też rekordowe środki na inwestycje. Orlen mimo pandemii odnotował rekordowe wyniki. Gigant paliwowy wypracował ponad 131 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniósł 14 miliardów 200 milionów złotych. I to pomimo spadku marsz paliwowych w Polsce oraz zaledwie 13% udziału polskiego segmentu detalicznego. Największy wpływ na wynik miały intensywnie rozwijane segmenty petrochemii i energetyki tłumaczy prezes Orlenu Daniel Bajtek wskazuje, że właściwa była decyzja spółki o dywersyfikacji działalności. Celem polskiego giganta jest budowa koncernu multienergetycznego, który byłby liderem transformacji energetycznej w całej Europie Środkowej. Już w roku 2021 Orlen wydał na inwestycje rekordowe środki. Dzięki dobrej kondycji PKN Orlen zrealizował w minionym roku inwestycje na rekordowym poziomie, blisko 10 miliardów złotych. Skuteczna realizacja strategii Orlen 2030 pozwala nam wzmacniać konkurencyjność na wymagającym europejskim rynku. W tym roku na inwestycje przeznaczymy 15 miliardów 200 milionów złotych. Orlen nabył 100% udziału w spółki OPT, największego przewoźnika paliw w Polsce. Uruchomił też 400 paczkomatów w ramach Orlen Paczki i 300 punktów alternatywnego tankowania. Spółka realizuje też projekty budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Inwestuje również w wodór. Orlen sfinalizował przejęcie grupy LOTOS. Czeka teraz na decyzję UOKiKu w sprawie PGP.